Męża. Ty, ja nie wiem jak to powiedzieć. Kilku znajomych wysłało mi wiadomości na Facebooku, gratulowali mi, ale większość znajomych nie przywiązywała do tego jakiejś większej uwagi. Ja oczywiście czuję się najlepiej na pozycji numer 6, czyli na środku pomocy na defensywnym, ale lubię też zagrać na środku obrony. Moim największym marzeniem jest zagranie na jakiejś większej imprezie, na przykład takie jak Euro z orzełkiem na piersi. Ciężkie pytania. Jak byłem mały jeszcze, zanim zacząłem grać w piłkę, to zawsze chciałem zostać strażakiem, ale od czasu, kiedy zacząłem trenować, chodzić do szkoły, do Podbeskidzia, to nie zastanawiałem się jakoś nad tym. To oczywiście, że z trenerem się dźwigał. Nie ma innej odpowiedzi. No oczywiście, odkąd pamiętam, jak byłem taki malutki jeszcze, to jeździ ze mną na wszystkie turnieje, mecze. No, nieważne, czy były u siebie, czy na wyjeździe, byli na każdym meczu ze mną. Grzegorz Krychowiak i Toni Kroos. Grzegorz Krychowiak dlatego, że jest takim jakby profesorem na boisku. Bardzo dobrze się zachowuje, gra na takim luzie, spokoju. No, zimą lubię pojeździć na łyżwach, latem zatem iść na basen i lubię słuchać muzyki. No, oczywiście, że w Podbeskidziu na początek w pierwszej lidze zadebiutować, a oczywiście w przyszłym sezonie, mam nadzieję, zadebiutować już w Ekstraklasie w Podbeskidziu. Współpraca mi układa się z trenerem Dzigą bardzo dobrze. Jest bardzo wymagającym trenerem i to bardzo dobrze, bo bez wysiłku nie ma efektów żadnych. A po tym jak widzę, jak inni zawodnicy z nim współpracują, to też myślę, że współpraca jest dobra. Nie przywiązuję jakiejś do tego większej uwagi. Jak grają te dwa zespoły ze sobą, to chcę, żeby był dobry mecz i dużo bramek. A Messi czy Ronaldo, obydwu tych zawodników lubię, więc nie ma różnego, nie ma znaczenia. Od 5 roku życia gram w Podbeskidziu, więc nie przywiązuję tak do tego uwagi, czy czuję się, że gram, bo to jest mój pierwszy klub i jest nim aż do teraz. I oczywiście chciałbym grać w tym klubie nadal. Szanse mają wszyscy takie same od czasu, gdy przyszedł trener, nowi zawodnicy wszyscy wrócili, przyszli też nowi testowani, wszyscy mieli takie same szanse i teraz tym jak ciężko trenujemy, wypracowaliśmy sobie tę szansę. Nie przywiązuję jakiejś do tego większej uwagi. Tata zawsze kupuje żel do włosów i zawsze stawiam włosy na żelu tym samym co tata. Pierwszym moim największym zaskoczeniem byli Islandczycy, którzy wyszli z grupy, a później wyeliminowali Anglików w 1/16 finałów. A drugim zaskoczeniem była Portugalia, która nie wygrywając meczu aż do półfinału w regulaminowym czasie gry, wygrała całe mistrzostwa. Nie mam dziewczyny, nie mam już jej nawet bardzo długo i powiem tak, na dziewczyny przyjdzie jeszcze czas. Chcę się teraz w 100% skupić na piłce i na szkole. Lubię położyć się w domu na łóżku, włączyć sobie po cichu muzykę w telewizorze lub w radiu, zamknąć oczy i się odprężyć. Pomidor, powiem tak. Zaczęło się wszystko od tego, że przed 5 rokiem życia tata wziął mnie jeszcze na mecz, pierwszy mecz Podbeskidzia. To było jeszcze w pierwszej lidze, jak grali. Spodobało mi się to bardzo i pod blokiem kopałem piłkę, można jeszcze powiedzieć kopałem, bo nie grałem. Tata patrzył z balkonu i powiedział, że jak przyszedłem do domu, że weźmie mnie na trening do Podbeskidzia. No i gdy poszliśmy, ucieszyłem się, spodobało mi się to wszystko i tak zacząłem przygodę z piłką.
jeszcze kariery nie rozpocząłem, można to nazwać na razie przygodą piłkarską, ale jakby mi się kiedyś udało zagrać, no, karierę zrobić, to oczywiście chciałbym ją zakończyć tutaj w Bielsku, w Podbeskidziu. Razem z trenerem Marcinem Popieluchem, po takich rozmowach, po pierwszych treningach, stwierdziliśmy, że swoim stylem gry, poruszaniem się przypominam Konrada Gołosia. Do następnej serii pytań chciałbym nominować Tomka Podgórskiego. Dziękuję bardzo za zadane pytania.